Dobra, ej, słuchajcie, jak coś tam mogę pierwszy, mam mega fajne zadanie. Ja dobra, to możesz pierwszy, ale ja wytłumaczę zasady najpierw. Dobra. Więc, moi drodzy, w tym odcinku chodzi o to, że będziemy grali w głuchy telefon, tylko że Patet, jak będzie pierwszy, mówi zadanie do wykonania. Mówi kolejno na przykład Kasi, Kasia przekazuje wujasowi, wujas mi, ja Krzychowi, a Krzychu trąbi i trąba musi to zadanie zrobić. I musi to zrobić. Musi! Jak nie zrobi, zostaje wyrzucony na ruty pysk. Dobra, no i tak zakładamy, że nie będzie czegoś takiego, że jak ktoś jest przedostatni przed Karolem, to załóżmy, jak ja będę dawał Karolowi, ktoś jest przedostatni, nie można powiedzieć, że słyszysz i nagle mówisz, daj mi 100 tysięcy złotych, tak? Chociaż taki miałem plan na samym początku. Jestem urwisem, wiesz jak to mówią? Troszkę tak, więc moi drodzy, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk jest na moim paluchu, mamy wszystko gotowe, to co padać, dawaj w takim razie, będziesz pierwszy. I wszyscy zakładamy słuchawki, no i po kolei, jak Kasia już usłyszysz od Pateckiego, uwaga, teraz ważna rzecz. Otwartymi zębami, bardzo staramy się mówić wyraźnie, w sensie otwierać dobrze buzię. Mama, no mama, nie mogę teraz rozmawiać, nagrywam odcinek, zadzwonię później, dobra? Nie, nie wolno mówić głośno, najlepiej nawet mówić wręcz cicho, w ten sposób, tak jak mówię to teraz, żeby ktoś czasem nie usłyszał. Ale musimy używać normalnej mimiki i nie wolno się śmiać, bo jak się śmiejesz, to wtedy nie da się poznać, co ktoś mówi. No, dokładnie, więc co teraz mówię? Ale wcześniej dwoje, musisz skoczyć do łazienki. Słuchajcie, ja jestem gotowy, mam pierwsze zadanie. Cieszę się, że trąba jest na samym końcu. Cieszę się, że jesteś na samym końcu. Dobra, to co? Odpalamy sobie muzyczkę i... Kasia, jak już Padać ci powie trzy razy możesz powtórzyć. Nie wolno się zatrzymywać, trzeba powiedzieć całość naraz, czyli... O Jezu, strasznie. Idź zrobić kupę. Idź kupić zupę. Słyszysz mnie, co mówię? Już mówisz, czy nie? Nie. Słyszysz mnie, co mówię? Już mówisz? Nie. A kiedy? Teraz. Zjedz 15 fasolek wszystkich smaków. Nie, musisz po kolei, nie dam rady inaczej. Zjedz... Zjedz? 15. Dobra, jeszcze raz powtórzę, Peter. Zjedz 15. 15. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Podnieś. 15. Talerz. Talerz. Z kuchni. Talerz chipsów. Zjedz. Smaków. Talerz chipsów zjedz. Dobra. Ile od razu to powiedział? 10 razy? Dziwna. Talerz. Chipsów zjedz. Ściągnij sobie bokserki. Dobra, drugi raz. Talerz chipsów zjedz. Ściągnij sobie bokserki, ewidentnie. Talerz chipsów zjedz. Zanieść szybko bokserki. Zanieść szybko bokserki. Zjedz jakieś płatki, dobra, no, tak, dalej. Zanieś szybko bokserki. Znajdź szybko bokserki. Dobra. Zanieść szybko bokserki. Znajdź szybko, dobra, znajdź szybko bokserki. Znajdź szybko bokserki. Jestem najgorszy, to nigdy nic nie rozumiem. No ja podejrzewam, że spokojnie, spokojnie. No. Znajdź szybko bokserki. Mów co myślisz, mów co myślisz! Można. Straszysz moją starą, ale to nie może być. To nie może być. Znajdź szybko bokserki. Straszysz mnie w potrzasku. Dawaj, no. Jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Nie słyszę. Znaczy, no nie słyszę, czyli ta że jest git. Okay. Jestem gotowy. Okej, okay. Pierwsza próba. Straszysz mnie w potrzasku. Zgaś wszędzie światło. No. Jeszcze raz, jeszcze raz. Właśnie o tym mówiłem, że to, nie wiem, że co Krzychu powie, to no. Myślę, jakieś zadanie. A trąba, jaką mam minę. Straszysz mnie w potrzasku. Zrobiłem to samo. Czy z ruchu twoich warg. Jeszcze raz. Ile masz szans w ogóle? Trzy. Jeszcze jedną masz? Chłopie. Straszysz mnie w potrzasku. No. Zrób to. Zrób to. Postrasz mnie. Dobra. A rozciągnąć, nie? Ej. Chyba styknie, nie? Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, co było na początku. Dobra. Zjedz 15 fasolek wszystkich smaków. O nie! O Jezu. A co ty mi powiedziałaś? Zjedz
jedz talerz chipsów. A co ja powiedziałem dalej? Znajdź, szybko bokserki, coś takiego. A ja powiedziałem też coś bokserki. Ty dobrze, i dobrze zrozumiałeś, no. Tak? O Jezu, ja to dalej się nie wiem, co ja pierwszy raz powiedziałem, coś jest stary. Nie strasz powiedziałeś. Ja nie rozumiem nic. No. To co, o jedną osobę idziemy, tak, nie? Tak, tak. Dobra. Zjedz trochę papieru toaletowego. Załóż sobie spodnie. Jak? On drze mordę świeży, to jest taki śmieszny, no dobra. Zjedz trochę papieru toaletowego. Zanieś odkurzacz do pokoju! Zanieś odkurzacz do pokoju! Ostatni raz. Poczekaj, stopą się z... Zjedz trochę papieru toaletowego. Zanieś odkurzacz do pokoju, to jest to! Dobra, jest git. Nie, jest git! Totalnie nie jest git! Tak to zrozumiałem. Wydaje mi się, że choć dwa słowa są dobrze. Zanieś odkurzacz do pokoju. Weź sukienkę. Jeszcze raz. Zanieś odkurzacz sukienkę do pokoju. Pokoju. Zanieś sukienkę do pokoju. Zanieś sukienkę do pokoju. Zanieś odkurzacz do pokoju? Niemożliwe! Zanieś sukienkę do pokoju. Zanieś kuchenkę do pokoju? Jeszcze raz. Zanieś sukienkę do pokoju. No zanieś odkurzacz do pokoju. Jaja. No dowiesz się po rundzie. Dobra, ja jestem ready, mam. Dobra, czekaj. Żeby nie słyszało, no. Zanieś odkurzacz do pokoju. Znajdź klucz do pokojów. Albo klucz do pokoju. Ale no, ej, szczerze, totalnie zniszczyłem. To wszystko zrobił Marek, bo ja dużo z Wojaszkiem gadam, więc rozumiem, serio. Nie wiem, czy dobrze myślę, nie? Ale tak, on tak powiedział, jakby to już był pewny, nie? Że to mogłeś... Zanieś odkurzacz do pokoju. Na pewno jest znajdź pokojów. Myślę, że jest tam klucze też, no. Za teraz zobaczymy coś raz. Zanieś odkurzacz do pokoju. Kurde, tam nie jest klucze. Tam jest jakieś A. Ale usłyszałem klucze. Ej, krzywo, jak tak krzywo wyglądają te słuchawki, ma takie się gniazda na głowie. Znajdź klucze do pokojów. Stań na stołku w pokoju. Znajdź klucze do pokojów. Nie, tam nie jest pokojów, tylko pokoju. Albo liczba mnoga. Jeszcze raz, no. Masz trzeciej, teraz okay, robisz. Okej, okay, dobra. Znajdź klucze do pokoju. No. Gdzie ty się robisz? Co to już? Stoi w krześle w pokoju. Tak? Mateusz, co było? Ja ci powiedziałem, no nie, znajdź klucze do pokoju. Ja powiedziałem tak. Zjedz trochę papieru toaletowego. I on powiedział, wstaw albo wsadź odkurzacz do pokoju. Odkurzacz, a ty co powiedziałaś? Sukienkę. A wujek powiedział odkurzacz. Odkurzasz to, co on? Tak. A ja powiedziałem tak. Ale ja byłem przygadany, sukienka, odkurzacz, ja byłem, że to jest odkurzacz. Nice. Czyli był pokój, nie? Ale on nie zrozumiał ani tego słowa. No to co, teraz ja będę robił zadanie? Ale szczerze, mam do was wszystkich prośbę. Zróbmy to, niech nam się to uda. Dobra. Niech tak choć jedno wyjdzie. Jaka nuta. Ej, dobra, miałem powiedzieć coś prostego, żeby ktoś nastawił wodę na herbatę, ale powiem co innego, jeżeli to odgadną, to będę totalnie w dupie. Jesteś gotowy? Okej? Okay? Co? Musisz ogolić mi nogę. Przynieś mi Biedronkę! Okay. To będzie trudne, jeżeli to dojdzie dalej. Okay. To będzie mega trudne! Nikt tego nie zrobił! Musisz powiedzieć inaczej! Okay, dobra. Musisz wymyślić coś innego! Nie. Serio! Bo masz jeszcze dwie szanse! Musisz ogolić mi nogę. Rozbierz ludzika jodę? Tego z kroskutego! Jeszcze jeden raz, ostatni raz! Musisz ogolić mi nogę. Przynieś mi kolę! To już było bardziej zrozumiałe, Krzychu. To już było bardziej zrozumiałe. Przynieś mi kolę. Kiedy zaczniesz mówić? Już zacząłeś mówić? Tak. Oj, sorry, nie skoncentrowałem się. Powiedz start, dobra? Start! A, start! No. Przynieś mi kolę.
Pisząt, pusząt! Zaraz staje o co chodzi więcej. Najgorsze jest to, że w aparacie dobra, naprawdę. Zaraz co jest więcej. Daj mi drugi raz. W aparacie naprawdę nie widać. W sensie ja czuję, że nie otwieram buzi do końca, więc nie rozumiesz stary w ogóle czegoś. No dobra, dobra. Troszeczkę wolniej, dobra? Please, please, please. Przynieś mi kole. Przynieś kole! O? Przynieś kole! Daj mi trzeci raz. Przynieś mi kole. Przynieś mi kole. Dobrze, nie Nikole. Ej, szczerze trąba, jestem pewny, że twoje odgadłem dobrze. Nie obchodzi mnie jak było, dobrze odgadłem. Przynieś mi kole. Przynieś mi kole. Przynieś mi. Przynieś mi kole. Nie bądź tak mordy, nie bądź tak mordy. Przynieś mi kole, nie? To jeszcze raz. Przynieś mi kole. Przynieś. Nie wiem czemu Kasia uznała, że źle powiedziała, że źle powiedziała. Kurde, jestem pewna, nie wiem, że, nie wiem, nie wiem, że zrozumiałam coś źle. Że powiedziałam coś źle. Przynieś mi kole. Podrap się w oko. Myślę, że poczułem. Przynieś mi kole. Przelej mi 8. O, idzie to w dobrą stronę. Drogi, to słabo. Przynieś kole. Przeleć mi fokę. Mamy fokę w domu? Nie, ja teraz od razu robię, nie mówię wam co usłyszałem. Przelej nam 8. To było mi teraz mam. Dobra, no. Przelej mi 8. Ej! Nie, dobrze, dobrze, dobrze. No i co, ostatnio, czekaj, ostatni trzeci raz, tak? Teraz. Przelej mi 8. Dobra, to idę to zrobić. Myślę, że mogłoby się do niego na bierzemy nóż. O, kurczę, wieczorek. Na pewno to będzie zrobione. Przy***** nożem. Przeciłem deskę. To nie deska, to jakiś plastik. No, także to było moje zdanie. Tak jest sam. Przypadko nie powiedziałeś. Dobrze, dobrze, że tak się to się skończyło, bo ja zacząłem od tego, że musisz ogolić mi nogę. A co ty? Ty co zrobiłeś? Ja wiem, przynieś mi kole. I dobrze, mieliśmy dobrze. Co ja powiedziałeś, przynieś mi kole? Przeleć mi fokę. A później przelej nam 8. W tym momencie mamy rekord, jak gdyby tak, powtarzanego wieczka, tego samego. Ma. Tego samego, prawie by się udało. Ale jak gra muzyka jest sobie sławki, to jest ciężko. Ale ja w ogóle... Dobra, mogę? Teraz ja. Na ogóle najlepszym Karol, który mówi, ja dużo gadam z wujaszkiem i ja rozumiem, co on mówi. I nie zrozumiałem nic. No i co, wujasz często mówi coś z nożem, nie? Żeby trzymać się z nożem. Myślałem, że to miał na myśli. Ja mam bardzo proste zadanie, bo bardzo prosty tekst. Zrób 3 fikołki. Kupi więcej soku. Dawaj jeszcze raz, powoli, powoli, slow down. Zrób 3 fikołki. Skup się na nalewaniu coli. Ostatni raz. Okay, jeszcze raz. Zrób 3 fikołki. To był ostatni raz. Szybko, szybko runda, szybko runda, bardzo szybko. Widzę panowie. Nie, dobra, dobra. Skup się na nalewaniu coli. Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć. Albo wnikajcie. Trzeba. No trzeba, ale to nie ważne. Skup się na nalewaniu coli. Zawiąż krawat na swojej nodze. Nie. Skup się na nalewaniu coli. Zróbcie latawiec we dwoje! Trzy razy, to nic innego było, nie? Powiedz start jak zaczniesz, dobra? Żebym był gotowy na wszystko sko. Zróbcie latawiec we dwoje! Zrób kupę na czworoga? Czworaka? Czwornoga? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. W sensie wiem, że to nie jest to, ale jest coś, zrób to. To, dobrze, dobrze, dobrze. To jest to. Troszeczkę wolniej, dobra? Ale jak idź, ale jak idź. Zróbcie latawiec we dwoje. Zrób para, tara, tara z wody, z woda. Dobrze, dobrze mówisz, teraz już będę wiedział, no. Jeszcze raz, ostatni raz. Dobrze, nie muszę, wiesz, on wie już, on już wie, on dobrze wie. Zróbcie latawiec we dwoje. Coś masz na serce jest moje. Co to za mina? No mów. Muszę pomyśleć, bo mam dwie wersje, w sensie... To powiedz. Zrób, właśnie było to, zrób kupę na czworoga, to było pierwsze. Czworoga. A drugie coś jest zwa... zrób kucaka w wannie. Nie, kucaka,
kurde. No dawaj, zrób. Tak mi się wydaje, no nie wiem, słuchajcie, to nie jest to. To nie jest to. Masakra, sorry panowie, ja wiem, że to skiepściłem, ale nie ma opcji, nie? To jest ciężkie. Zrób kucaka wywannie. A czasem jest nawet ponie tak. Ej, zrozumiałam, dupnij fajeczkę, ale nie mam. Nie. Dobra, drugi raz. Drugi czekaj, raz. Reklama. Zrób kucaka wywannie. Zrób waleczkę. Waleczkę. Zrób waleczkę. Dobra, jeszcze. Zrób kucaka wywannie. To są trzy słowa jednak. No, może nawet więcej. Zrób zakaz fajeczki, nie wiem. Zrób waleczkę, no powiedz tak. No dobra. No walka taka malutka. Waleczka. Z minimajkiem, walka z minimajkiem. Zrób waleczkę. Gdzie jest stamina bujaszka? Zrób waleczkę. To jest stamina, on zaraz powie, nie wiem, sprzątnij kwiatka. To jest ostatni. Ale to jest najgorsze, bo dwa słowa mówię, nie? To takie trudne może być. Zrób waleczkę. Dobra, uwaga, nie, uwaga, boję uwaga, się uwaga, 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 to się teraz. Uważajcie na siebie. A co tam, co trzeć? Zrób ważkę. Ja myślę, że jest kółkę. Ej, dobra, ja nie chcę wiedzieć, serio, nie chcę wiedzieć. Ej, ale było zrób. To było zrób, było zrób. To było zrób trzy fikołki. O Jezu! Ale jak ktoś połączył? Jak ktoś trzy fikołki połączył w jedno słowo? No a Krzysiu, co rzecz? Skup się na nalewaniu coli. Co powiedziałem? To bardzo się skróciło to do mnie. Co ja mu tu mówię? Co ci mówił? No chłopie, zrób kucaka w wannie. Tak nie powiedziałem. Kucaka w wannie. Zróbcie waleczkę, czyli i dupnij fajeczkę. A waleczkę to jest mała walka z minimajkiem. Tego doszliśmy. Przeskocz nad pateckim. O Jezus, totalnie nie zrozumiałem za szybko i dużo słów było. No jeszcze raz. Przeskocz. Przechodź nad pateckim. Pateckim. Przejdź nad pateckim. Przeskocz. Przeskocz nad pateckim. Przeskocz nad pateckim, tak. Ja, że mnie zna, że często mnie rozmawiamy. Dajcie dobra. Przeskocz nad pateckim. Przesuń się za pateckim. Przeskocz nad pateckim. Okej, okay, trzeci raz. Czekaj! Dobrze, że nie słyszałem, Przeskocz nad pateckim. Na pewno jest przesuń i na pewno za pateckim, ale... Tylko... No dawaj, Krzysiu. No tak, połowę się skapnę, żeby było ten, co innego. Dobra, jednak ułożyłem to w taki bardziej sensowny. Przesuń kwiatka za pateckim. Przeszkul małego szpika. Skąd się dalej szpik? Okej, mamy szpika w domu, jak coś? Mamy szpika w domu? No to nie zrobił cię? Przesuń kwiatka za pateckim. Musisz skoczyć do basenu! A jest woda? Okej, skup się, skup się. Przesuń kwiatka za pateckim. Wyrzuć Majka do basenu! To mogę na gwarantowe słowo wyrzucić. Totalnie. Dobra, koleżko, będziesz żeby rzut majkiem. Powiedz, pokaż sztukę, jak będziesz zaczynał. Przed zaczęciem pokaż sztukę, dobra? Nie. Ej, pateczki jest spocony. No bo to jest męczące, nie? Skupia się. Bo pracuje się pod czoło. Ej, śmierdzi się ze mnie, że jestem spocony, nie? Stop! W tym momencie czemu to skończyło? Nie, fajnie. Służba tutaj, no. Służba. Wyrzuć Majka do basenu. Wyrzuć pateckiego z kanału, ale coś mi się wydaje, że jest wyrzuć, coś jest wyrzuć. Nie ma tego dalej, ale tak to odsłyszałem. Dawaj dalej. Wyrzuć minimajka do basenu. Wrzuć kogoś do basenu, wydaje mi się, że wrzuć kogoś do basenu. Wrzuć kogoś do basenu. Albo wrzuć minimajka do basenu, albo może coś w pokoju minimajka. Dobra, teraz już będę wiedział. Pokaż kciuka za nim. Wyrzuć minimajka do basenu. Wrzuć minimajka do basenu. Wrzuć minimajka do basenu. Wiesz jak mówiłeś patycji z jaką głośnością? Z taką głośnością mówiłeś! Mam nadzieję, że to nie będzie, oblej się wodą! Kurde, to niemożliwe, że Bujaszek dał takie coś, ale dobra. W sensie mi to pasuje. Dobra. Gotowa? I tak tego nie robisz ty. Okej. Okay. Wrzuć minimajka do basenu. Wrzuć majkę, nie. Nie mówisz nic. Jeszcze raz, no. Wiem.
wrzuć mini Majka do basenu. No. Ja mam minę kaszy tego. Wrzuć mini Majka do basenu. I co? Pytanie, czy my to możemy właśnie... No zależy, co ona zrozumiała. Jak nie możesz wykonać, to powiedz chyba, nie? Jak nie da się wykonać. No nie da się, bo przedmiotu nie ma w domu. Przedmiotu? 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 Osoby? A, okay. A, osoby jednak. To co zrozumiałaś? Wrzuć mini Majka do basenu. O, nice. No to zrozumiałaś to, co powiedział Patec. I co więcej, Patec zrozumiałeś to, co powiedział Trąba. Tylko jedno słowo. Chyba, że Trąba nie zrozumiał nic. Ja Krzychu dał dodatkowe, w ogóle Krzychu dostał tak. Przeskocz za Pateckim. Nad Pateckim. Przeskocz nad Pateckim. A on powiedział, przestaw kwiatka za Pateckiego. Ale był Patecki chociaż. Ale co powiedziałeś do niego? Ja przeskocz kwiatka za Pateckim. Ostatnia runda, Kasia teraz, nie? Ona miała kiedyś romans. Zjedź po schodach. Zniszcz mój statek? Jak to jest zniszcz mój statek, to masz przerąbane. Zjedź po schodach. Jedź po soczek? Trzeci raz. Zjedź po schodach. Zjedź po schodach. Zjedź po schodach. Zjedź potwora, zrozumiałem, no. Zjedź po schodach. Zjedź po schodach! Zjedź po schodach. Zjedź po schodach, totalnie. O, akurat mi się muzyka skończyła. Bo reklama wyskoczyła. Wygląda świetnie, jak jakiś, nie wiem, pilot bombowca. Zjedź po schodach. O Jezu, totalnie nic nie wiem. Wolniej, Karol. Na chill, no. Zjedź po schodach. Weź pod kołdrę. Nie wiem, oni są beznadziejni wtedy. Beznadziejni. Tutaj coś nie tak. Jest, nie ma komunikacji, nie? Zjedź po schodach. Siedź pod kocem. Doskonale, że on tu jest. Tutaj jest, ale tu się może wydarzyć jeszcze więcej. Bo jak ja jestem w tym miejscu, ja spróbuję tak mega tryhardować, żeby cokolwiek stąd jeszcze przypłynęło dalej. No, ja też próbuję tryhardować. Tu będzie ciekawie. Siedź pod kocem. Jezus! Myślałem, że mu przywali! Jeszcze raz, drugi. Nie wiem, drugi raz. Ciężko zrozumieć to, co on wymyślił. No. Siedź pod kocem. Zawij się w koc! Czemu to zmienił, nie? Siedź pod kocem. Tak. Musi to nam wyjść teraz. Teraz zrobimy wszystko dobrze. Zawij się kocem. Zabij się kocem. No i teraz patrz. Eureka! No i zrób. Rozświetliło się tutaj jak patrz. Żarówkę na głowę. No i zrób challenge. Ja go bronię coś. Nie rób tego! Nie zabijaj się! Nie rób tego! Nie zabijaj się! Zamieszkaj pod kocem, no. Zamieszkaj pod kocem. Dobra, bierzemy go teraz do basenu. Nie, za dużo bardziej. Dobra, ja zrozumiałem. Zabij się kocem. Znaczy, no, Trąba dobrze ci, znaczy ty dobrze zrozumiałeś od Trąby, ale tu był błąd. Ty mnie zrozumiałeś bardzo dobrze. Tak? Tak. Zjedź po schodach zrozumiałem. A jakie było? Zjedź po schodach. O! Jeden błąd zrobiliśmy. A ja? Ja jak to? Zabij się kocem, a zjedź zabij po schodach? Zabij się kocem. No, jeden błąd. I Krzychu, ty powiedziałeś coś... Zabij się w koc. Nie. Siedź pod kocem. Siedź pod kocem. Siedź pod kocem. No to nie zrozumiałem go tak bardzo źle. Ale był koc, nie? Ale Krzychu, to nie są komunikacji nie ma. Widać, że nie patrzysz na Karola, jak do ciebie mówi. No dobrze, słuchajcie, to był odcinek z głuchego telefonu. Jak chcecie więcej, oczywiście zostawiajcie komentarze i subskrybujcie też kanał Czerwony Przycisk na moim paluchu. Fajnie w ogóle dzisiaj poszło, Patrz na szczęście się nie zabił. Kocem. Dobrze to powiedziałeś. Ale nie, zapomniałem właśnie, nie? Ale tak sobie... Zapomniałem, żebyś... Nie, no, ale dobrze. Była na mnie presja, żebym jednak lepiej zgadł, nie? Pomyślałeś, czy Kasia mnie lubi, nie? W pewnym momencie. I co na koniec? Może ten. No. Trzy, cztery. Czerwony Przycisk na moim paluchu, widzimy się jutro. Na razie, siemanko.